proszę powiedzieć, czego konkretnie chciała od Pana telewizja publiczna, czy też co konkretnie o Panu mówiła? Tak. Kiedy? No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw muszę złożyć takie oświadczenie, że przez całe moje życie nigdy nie byłem w żadnych służbach, w żadnym UB, SB, ani w żadnych kontrwywiadach wojskowych albo coś w tym rodzaju, niczego w tym rodzaju. Byłem zawsze oficerem liniowym, dowódcą, szefem szkolenia. Po drugie, nigdy nie byłem komuchem, ani żadnym komunistą, jak to wmawia mi Telewizja Polska od 3 lat. Kiedy, w jakim materiale? I teraz tak. Ponieważ byłem zaangażowany również w ruchu Komitetu Obrony Demokracji, chodziłem na protesty, wypowiadałem się w internecie na stronie mojej facebookowej na temat, ujawniając te rzeczy, które dzieją się w przestrzeni publicznej. Po przygotowaniu przez rząd 2 ustaw, pierwszej ustawy dezubekizacyjnej i drugiej ustawy przeciwko wojsku nazwaną wronowską, która jeszcze nie weszła w życie, odbywało się spotkanie służb mundurowych przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, na które udałem się, rozumiejąc istotę rzeczy, że ludziom, którzy służyli Polsce, zabiera się godność. Tam przed Sejmem zabrałem głos, mówiąc, że odniosłem się do kilku spraw historycznych, między innymi do stanu wojennego, mówiąc, że wśród cywilów, niezależnie od tego, co robiła władza, dochowano jakiejś kultury. Służyło to do dalszego toku myślowego, którego efektem było stwierdzenie, że ci, którzy dzisiaj dzielą Polaków na sorty, ubliżają Polakom, to dzisiaj oni właśnie wywołali nowy stan wojenny i wskazałem tutaj na prezydenta i pana Kaczyńskiego. Wówczas po 2 dni po tym zdarzeniu okazało się, że Telewizja Polska nagrała całe to moje wystąpienie i wycięła urywek, który mówił o tym, że mniej więcej w ten sposób brzmiał, że były tam jakieś prześladowania, ścieżki zdrowia, ale najczęściej dochowano jakiejś kultury. Te moje słowa zostały zmanipulowane na wiele różnych możliwości. Notabene komentarz w Telewizji Polskiej, by nawet nikt nie czekał na to, aż ja cokolwiek z tego nagrania powiem, od razu szło, że ubecki oficer stanu wojennego, oprawca stanu wojennego, śmie pouczać ludzi, ubliża Polakom, prawda, Solidarności, kpi sobie z Polaków i tego typu komentarze, które rozpoczęły się 4 grudnia 2016 roku i trwały cały rok, zarówno w wiadomościach, jak i w TVP Info, jak i w telewizji regionalnej. Do tego stopnia, że w ubiegłym roku
wystartowałem w wyborach do Senatu, z własnego komitetu. No i Telewizja Polska, oczywiście dwa dni przed, no może nie dwa, może cztery dni przed wyborami powtórzyła programy tego typu właśnie na moim terenie. Mogę zapytać, gdzie te publikacje się ukazały, za pośrednictwem jakich środków masowego przekazu? To było w telewizji TVP1, TVP2, TVP3 Opole, przynajmniej Opole, bo to co widziałem, bo być może na innych też, TVP Info. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważny jeden element, a mianowicie wówczas była taka praca, jak gdyby medialna w Polsce, że jak coś nadała telewizja publiczna, to wszyscy się do tego odnosili. To telewizja publiczna, TVP, narzucało całą dyskusję polityczną w Polsce. Na podstawie tych stwierdzeń, na podstawie tych właśnie oskarżeń, ubliżaniu mi, wszystkie telewizje zaczęły pytać w programach publicystycznych, co myślą o Mazgule i jego komunistycznej przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy politycy odcinali się ode mnie, nie znając prawdy i nie wiedząc nawet, że taki Mazguła w ogóle istnieje. Efekt, proszę Państwa, był taki, że ja po dwóch dniach przeprosiłem na Facebooku wszystkich, którzy mogli mnie źle zrozumieć, albo po prostu wyjaśniałem, dlaczego te moje stwierdzenia i jak one mają się do prawdy. Niestety, Telewizja Polska, ani żadna inna stacja, prócz TVN-u, która wyemitowała takie moje wyjaśnienie, ale tylko raz. Natomiast Telewizja Polska odmówiła mi jakiejkolwiek współpracy. Mało tego, bezczelność tych ludzi polegała na tym, że oficjalnie podawali, że dzwoniliśmy do pułkownika i on się nie odniósł do tych słów, które my mu zarzucamy. Nigdy żaden dziennikarz z telewizji polskiej do mnie nie zadzwonił. Troszeczkę spokojniej pan mówi. No, stąd rozumie pana emocje, ale... Ale i tak, ale wie pan, ja jestem żołnierzem. To ja tylko poproszę, żeby po prostu odrobineczkę emocje, jeden stopień. Dobrze. W każdym razie nigdy nikt, żaden dziennikarz z telewizji polskiej do mnie nie zadzwonił. Mało tego, gdzie tylko się pojawiłem, a dziennikarze telewizji polskiej to zauważyli, na przykład pan redaktor Rachoń podchodził do mnie oczywiście z kamerą i mówi: pytanie do mnie, co Ubek robi na Marszu Wolności? Tak, no jak można odpowiedzieć na takie pytanie? Odwracałem się na pięcie i odchodziłem. Oczywiście odpowiednie komentarze pojawiały się w telewizji. To jest tylko jedno pytanie, ale tego typu pytania były mi zadawane, jeżeli tylko się pojawiłem w przestrzeni publicznej. Chciałbym zwrócić uwagę na taki element, że jestem synem żołnierza Armii Krajowej i również żołnierza zawodowego i u mnie patriotyzm jest na bardzo wysokim poziomie. Ojciec wychował czterech synów i z tego trzech było żołnierzami zawodowymi Wojska Polskiego. Ja wychowałem się w harcerstwie i całe życie chodziłem w mundurze. Tymczasem efekt tej nagonki politycznej, medialnej, w zasadzie to agresji propagandowej na mnie był taki, że musiałem zrezygnować ze wszystkich moich funkcji społecznej, a Antoni Macierewicz oskarżył mnie o bezprawne noszenie munduru i na specjalnie zwołanej konferencji w
przeddzień 13 grudnia 2016 roku stwierdził, że musimy zabrać stopnie wojskowe i emerytury Jaruzelskiemu, Kiszczakowi i Mazgule. Zostałem oskarżony również przez pana Macierewicza o złożony został zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeze mnie z trzech artykułów: ubliżanie narodowi polskiemu, czynienie przygotowań do obalenia legalnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, tak, no i jeszcze i zdrady narodowej. Mało tego, i zostałem oskarżony o bezprawne noszenie beretu. Zostałem pozbawiony mojego orderu, który nosiłem z dumą, a mianowicie medal Pro Patria za moją działalność patriotyczną na rzecz środowisk kombatanckich i harcerskich. Efekt jeszcze był taki, że odsunęło się ode mnie całe moje środowisko, zarówno harcerskie, jak i kombatanckie, jak i sąsiedzi, jak i harcerze. Mało tego, nawet w KODzie, w której miałem odpowiednią pozycję, ludzie zaczęli mówić, wierzyć po prostu telewizji, bo codziennie były informacje na temat UBK Mazguły. Mało tego, były fotografie i publikowane moje akta personalne, oczywiście z wyeksponowaniem, że popierał stan wojenny w okresie stanu wojennego. Tak? Więc koledzy z KOD-u również, koleżanki, ode mnie się odsunęły. Tak? Ale to nie wszystko. Moja żona została zwolniona z pracy. Mój brat został pobity. Moja bratanica zażądała zmiany nazwiska, bo po prostu nie szło dłużej słuchać o tym, co Mazguła, jaki to zdrajca narodowy. Gdzie się nie pojawiłem, to nawet ci, którzy mnie bardzo dobrze znali, to w końcu mówili, no widzisz, a jednak pracowałeś dla UBECI, co? Bo przecież oni tego nie wzięli z Księżyca, tylko po prostu, no przecież musieli mieć jakieś podstawy, że tak mówią. Proszę Wysokiego Sądu, efekt tego był taki, że pojechałem na zaproszenie kolegów do Stanów Zjednoczonych i stamtąd i tam na skutek stresów po prostu dostałem rozległego ataku serca. Lekarze w Stanach Zjednoczonych mnie odratowali, ale jak wróciłem do kraju po miesiącu, bo musiałem tam zostać, nie byłem w stanie wracać, przysłali mi rachunek. I ten rachunek to jest rachunek dla Telewizji Polskiej. 111 tysięcy dolarów. Mimo, że byłem ubezpieczony do tej pory, walczę o to, żeby ktoś za to zapłacił. Ale tak naprawdę to ten rachunek powinien być z tej strony. To tyle z głównych może rzeczy, które chciałem powiedzieć. Proszę pana, jaką pan pełnił funkcję w Wojsku Polskim? Też jakieś informacje? Byłem na kierunku dowódczym w szkole oficerskiej i takie też pełniłem funkcje. Byłem dowódcą plutonu, kompanii, batalionu, dowódcą, szefem sztabu pułku, dowódcą garnizonu w Nysie, w Kłodzku, zastępcą dowódcy brygady. Takie funkcje pełniłem. I teraz moje pytanie. Czy przed w ogóle ukazaniem się jakichkolwiek publikacji Telewizji Polskiej informacje na temat pana kariery zawodowej były gdzieś dostępne, powszechnie, publicznie?
czy ktoś mógł uzyskać do nich dostęp, łatwy dostęp? Jak on wyglądał? Niczego nie kryłem, także... Ale czy były gdzieś opublikowane, nie wiem, akta personalne? Nie, 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 nie. Akta personalne były w dyspozycji ministra obrony narodowej i tylko tam się znajdowały. Nie. Wysoki sądzie, jedno pytanie, czy dwa od... Oczywiście, proszę. Właśnie też nawiązujące do tego pytania. Proszę. I to by dotyczyło manipulacji, takiej bardzo głębokiej manipulacji. Ale proszę, przez telewizję. Otóż gdzieś tam na początku lat 2000, no 2000, nie pamiętam dokładnie daty, ale jest bardzo długi film dokumentalny z Iraku, zrobiony, nakręcony przez telewizję polską, gdzie jest pan głównym bohaterem tego filmu, to jest, nie wiem, godzina, półtorej godziny. Reporterzy telewizji polskiej ten film kręcili, przedstawiają pułkownika świadka jako bohatera niemalże narodowego. I widać, no, że naraża pan życie tam w Iraku, nosi pan orzełka, flagę. No i telewizja polska, nie wiem dlaczego, czy może pan wie dlaczego, telewizja polska nie wyciągnęła w ogóle tej informacji głębokiej, którą w rzeczywistości miała u panu. I no, jak pan odbiera, jak świadek odbiera tą, no, de facto manipulację. Czy to miało wpływ na godność? Proszę, żeby ona nie zawierała wprost odpowiedzi, a pana świadka poproszę uprzejmie o krótką, konkretną odpowiedź. Czy pan ma jakieś konkretne informacje na ten zadany tutaj temat? Tak, nie powiedziałem tutaj w tej wstępnej informacji, że byłem na pierwszej zmianie w Iraku. Pełniłem bardzo odpowiedzialną funkcję, a mianowicie byłem szefem grupy wsparcia rządu w prowincji Babilon. Odpowiadałem tam za odbudowę w ogóle całej prowincji Babilonu, za nową administrację publiczną, którą trzeba było powołać, policję, ale również zakładałem organizację praw człowieka i organizację praw kobiet właśnie w Republice Iraku. I o tym został wykonany, tak, film dokumentalny pod nazwą Babilon.pl, który miał 12 odcinków, z tego 2,5 godziny było na temat mój i mojej grupy, która właśnie pełniła służbę w Iraku. I rzeczywiście ten film był bardzo tak obiektywnie pokazujący rodzaj naszego zaangażowania i tam z tego filmu rzeczywiście wynikało, że byłem postacią pozytywną, niezwykle pozytywną. To tyle z pytań, tak? Dziękuję. Strona powodowa, czy będzie miała pytania? Tak. No, proszę. Ja chciałbym zapytać, jakie konkretnie słowa wypowiedziane przez Telewizję Polską na pana temat były nieprawdziwe? Jak panu przytoczyć konkretne wypowiedzi? Proszę pana, ich było tak dużo, że nawet trudno jest mi w tej chwili to powiedzieć. Główne to te, które już powiedziałem, że jestem ubekiem, oprawcą stanu wojennego, że jestem żołdakiem Jaruzelskiego, że jestem obrońcą ubeków, że jestem komunistą, że jestem... No, powiedzmy sobie, niech to będą główne słowa. Rozumiem. A jaki był pan stosunek do komunizmu? Negatywny. Rozumiem. Czyli nie identyfikuje się pan? Nie identyfikuje się. Dobrze. Nie ma więcej pytań. Jeśli nie ma więcej pytań, to... dopuści jedno moje pytanie, jeszcze jakieś chciałbym zrozumieć. Kto panu powierzył tą funkcję w Iraku? Czy pan pamięta? Ministerstwo Obrony Narodowej. W jakim czasie? 2003 rok. To była pierwsza zmiana, jak zapadła tylko decyzja o tym, że Polska wejdzie do Iraku w ramach koalicji. To wówczas poszedł taki komunikat, kto chciałby tam jechać. No i taką propozycję dostałem, zgodziłem się, pojechałem. Dziękuję. Dziękuję.